Muszę powiedzieć, że chyba byliście największymi gwiazdami tutaj na tym wybiegu. Ojej, proszę nie używać miło. Liczby w nogi, ja byłem tylko osobą towarzyszącą dzisiaj. No to prawda, pani Alicjo, pani zadała szyku cudownie już na samym wyjściu, a jeszcze nawet programu nie widzieliśmy. Co to będzie później? No bardzo mi miło, to wszystko zasługa Julitki. Której tutaj nie ma. Bo Państwo, jeżeli zobaczycie program, to będziecie słyszeć ten tekst bardzo często, dlatego że wyjechaliśmy, no, udając, że nie ma z nami ekipy. Na tym polega program, że relacja jest między nami, a ekipa jest niedostrzegalna. Natomiast mama ciągle, może nie ciągle, co jakiś czas powtarzała, to wszystko Julitka, gdzie jest Julitka? No bo ja ją bardzo lubię, ona naprawdę nam dużo pomaga. Także to taki dowcip, który będzie w programie pojawiał się bardzo często. Pamiętasz, gdzie byliśmy? Pewnie, że pamiętam. Gdzie byliśmy? Namibii. Wybór był taki, że no właściwie to ja miałem dokonać wyboru, tak, gdzie zabieram mamę w podróż. Rozumiem, że nie było ograniczeń. No, na tym etapie koncepcyjnym nie było, więc pomyślałem, że mama, ponieważ zawsze całe życie była nauczycielem biologii, zresztą mnie również uczyła w liceum ogólnokształcącym, to że trzeba będzie ją zabrać w miejsce, gdzie jest po prostu przepiękna przyroda, fauna, flora i na końcu świata. To się udało. Czy mama była zadowolona? No to już niech sama powie, a poza tym w programie to będzie widać miejscami, także. Bardzo byłam zadowolona, bardzo dziękowałam mojemu synkowi. Tutaj jest pani, nie do mikrofonu, tylko do pani. I dziękuję bardzo do dzisiaj, że mnie zabrał w takie cudowne miejsca. No i chyba dzięki temu się ciągle czuję młodo. Wróciłam, to cieszyłam się, że wróciłam, ale jednocześnie bardzo się cieszyłam, że mnie zabrał. Program faktycznie może poza naszym odcinkiem jest bardziej ekstremalny. Nam troszeczkę oszczędzono tych przygód w takim wymiarze. Oczywiście przygody były, co mam nadzieję będzie sympatyczne w oglądaniu. Ale nasz odcinek jest faktycznie troszeczkę bardziej spokojny, romantyczny, nostalgiczny, więcej wspominkowy. Co nie znaczy, że przygoda i podróż nie była fantastyczna. Była, ale i też męcząca. Ja byłam najstarszą uczestniczką chyba. Nawet jesteś jeszcze. Jestem, tak. Także nie wstydzę się lat. Cieszę się, że tyle. No nie ma czego się wstydzić, wręcz przeciwnie. Wszyscy jesteśmy pod wrażeniem tego, co tam się działo. Ale jeszcze zapytam, co najbardziej zapamiętacie już z samej Afryki? Już nie, nawet odchodząc od tego, że byliście razem, bo rozumiem, że to było najważniejsze, ale z samego państwa, z Namibii. No powiem Julita, czy nie? No Julita jest i tutaj też, także skoncentruj się na Namibii jednak. Mieszkaliśmy w takim domku z kamieni. To były kamienie takie, no, takie jakby skała, szare. Skały i wbudowany w skały dom, więc... Tak. I one nie mogły do siebie przylegać, więc były takie dziury, tak, między różnymi tymi pokojami. No i Julita mnie podstraszyła, mówi: Pani Alicjo, niech się pani zamyka, bo tu goryl może przyjść w nocy. Ale nic się takiego nie wydarzyło. Goryla nie było, a ja powiedziałbym, że burza, którą przeżyliśmy na sawannie, kiedy pojechaliśmy na safari, to się zdarza bardzo rzadko, więc miejscowi, uśmiechając się do nas, mówili, że bardzo dziękuję, że dziękują, że przynieśliśmy im szczęście, tak, w postaci deszczu.